Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 51. odcinek San Antonio Spurs w NBA 2K23. Tak więc moi drodzy, kończymy piąty sezon dzisiaj i kończymy sobie playoffy. Obecnie jesteśmy w finałach konferencji z Utah Jazz i remisujemy 2-2. Po drugiej stronie Miami z Chicago prowadzi 3-1 i raczej w finałach będzie Miami. Ale czy tam będzie San Antonio Spurs? Przekonamy się właśnie dziś. Więc tak, zobaczmy składzik. Mamy Donovana Mitchella lekko kontuzjowanego. Sporo osób z naszej ławki. Jest on fire. Starks 6 minut tylko. Dobra. Ogólnie tam pisaliście, żeby Watanabe wszedł choćby na chwilę, albo będzie unsub. Ale kurde, spokojnie. Może go wrzucę tam na jakiś mecz w końcówce czy coś. Ale na razie chcemy dojść do finałów, a później najlepiej te finały wygrać. Więc dobra, no Donovan musisz grać mimo kontuzji, trudno, ale przejedźmy sobie, bo ja nie wiem, czy wiecie, czy on nie wyzdrowieje. Okej, chyba nie, chyba jednak nie. Więc dobra, Mitchell 26 minut, czyli na dwójce mamy Branama. 84 overalla już ma skubany. No, ładnie, ładnie. Bardzo dobrze, że go zostawiliśmy. Już ma czwarty rok kontraktu. Dobra, na razie nieważne. Na razie najważniejsze są playoffy dla nas, czyli Cunningham, Carter Jr., VJ Miller w pierwszym składzie. Mitchell, Adebayo chyba ma za mało minut troszkę, ale ten Adebayo tak średnio gra nam ostatnio, nie? I Bagayoka. Też mi pisaliście, żeby w Bagayokę bardziej zainwestować, ale myślę, że to zrobimy po tym sezonie. Na razie jeszcze trzeba wykorzystać Adebayo i zobaczymy, jak się spisze w tych końcowych. Dobra, zostawiam to tak, jak jest w sumie obecnie. Okej, Miami już są w finałach. No to dobra, gramy. Gramy to spotkanie na naszym parkiecie. Dobra, remis po pierwszej kwarcie. Bardzo ładnie, super. Druga kwarta, trzecia. Wygrana 3 punktami. No i zobaczmy, 5 minut do końca, 5 punktów przewagi. Już było 8. 10. Dobra, mamy to. Game 5 wygrany przez San Antonio Spurs 129-124. Cudownie. Bronuś 29-11. Jeden przechwyt, jeden blok. 5 na 11 za 3. Sochan 22 punkty. Super. VJ Miller 16-8 asyst, jeden przechwyt, dwa bloki. Cunningham też bardzo ładnie. 13. Bagayoka 12-7. Branham 12. Mitchell 10. Mimo kontuzji Adebayo. No właśnie. Jeden punkt na plusie, no to co? Dobra, okej, niech będzie. Bagayoka na Game 6 wejdzie już w pierwszym składzie, moi drodzy. Czyli Adebayo wyjazd, Bagayoka, jest nawet on fire nadal. Czyli Adebayo teraz dostanie tak z 17 minut, Bagayoka 25. Myślę, że jeszcze jakieś minuty można będzie mu znaleźć. 27 i myślę, że Mitchellowi też będzie można znaleźć jakieś minuty. Adebayo jeszcze straci, Carter Jr. I na trójce w sumie mamy, czyli tutaj jest kto? VJ Miller i Cunningham, dobra, no to nie, obu tych panów jest on fire. No i dobra, tak zagramy, moi drodzy, więc mamy zmiany na centrze, na Game 6. Czy to był dobry wybór? Zaraz zobaczymy. Mitchell, okej, już wyzdrowiał, tak więc super. No i zobaczmy, na parkiecie Utah Jazz, pierwsza kwarta dla nas 8 punktów przewagi. W drugiej 13 punktów straciliśmy, ale w trzeciej 3 odrobiliśmy. No i zobaczmy, jest 5, 3 punkty straty. Dobra, 2-11 do końca, 3 punkty straty, wchodzimy tam. I mam nadzieję, wygrywamy ten mecz i wchodzimy do finałów NBA. Zobaczmy. Mamy piłkę, elegancko. VJ Miller. Aha, tutaj miała być zasłona, ale coś nie pykło. I kto tu będzie biegł? Ej, dlaczego nikt nie biegł? Dobra, jest zasłona. VJ Miller, zobaczmy. A gdzie był? Dlaczego nie było tego shotmeetera? Przy layupie. Defense, defense, defense. Oj, 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 oj. Nie ma punktów. Pięknie, Carter Jr. Okej, widzę tam. Aj, aj, aj. I znów kolejna strata, nie? Głupia, ale dobra. Na razie jeszcze myślę, nie będzie nas zbyt dużo kosztować. Świetny defense. Dobra, Branham. Cunningham, ale bardzo dobry defense. Okej, VJ Miller za 3. Sochan. Siedzi. Nie ma. Fucking hell. Dobra, minuta 14. Do końca. Zaraz chyba sobie weźmiemy czas.
Niecelnie, dobra, czas, okej. Okay. Ostatni nasz czas, ale nieważne, musimy uspokoić grę. Musimy się zastanowić nad naszą kolejną akcją i czas do tego będzie najlepszy. Dobra, okej, okay. Nie wiem dlaczego, ale w ustawieniach mi się zmieniło, że shot timing mamy tylko przy rzutach. Teraz właśnie zmieniłem, że layupy również. Okej, okay, dobra zasłona i Donovan, świetnie, dobra, mamy dwa punkty, prosta droga pod kosz Donovana i jeden punkt straty, 105-106. Bronuś w defensie. Dobra, ale piła. A Jezu, no dobra. 46 sekund do końca, myślę, że jeszcze chyba nie będę ryzykował trójki, no chyba, że będziemy mieli od tego nadarzającą się okazję. Bronuś. Kurwa, nie ma. Okej, okay, jeszcze nie musimy faulować, ale teraz dobry defense i w następnej akcji już musi paść trójka. Dobra, nie ma. Nie ma, zbieramy, okej. Okay. No i teraz, wszystko zależy od tej akcji. Myślę, że piła do Bronka. Dobra, nie, nie będę ryzykował tej akcji, bo nawet nie wiem, co oni tam chcieli zagrać. No i dobra, lecimy. Kurde, nie ma, ale może Sochan. Dobra, zebrał. Jeszcze raz, 5 sekund zostało. Uwaga, uwaga, uwaga. Bronuś. Nie ma. Kurde, nie ma. Przegrywamy niestety, 108-105. Tak więc jest remis po 3. No i zostajemy na łasce ostatniego Game 7. No cóż, nie wygraliśmy tego spotkania, ale zobaczmy, jak tam nam poszło. Czyli Donovan 18 punktów. Bronny James 2 na 14 za 3. I 7 na 38 za 3 w tym meczu całej naszej drużyny. No kurde, nie się działo. Widzieli Miller 16, Brony 15-11. Bagayoka w meczu w pierwszym składzie. 12 punktów, 9 zbiórek, 5 asyst, 2 bloki. 3 straty, 5 zbiórek ofensywnych. Okej. Okay. Sochan dyszka, Branham dyszka, Cunningham 8-8, Adebayo. No ogólnie ładnie w tym meczu. W 15 minut 8 punktów. 2 bloki, 1 przechwyt, w sumie 5 punktów na plusie, a Bagayoka 8 punktów na minusie, no czyli nasz pierwszy skład przegrał ten mecz, Carter Jr. 4, Starks 4. No i teraz pytanie, czy na ten ostatni mecz zatrzymujemy Bagayokę? A dawaj, zatrzymujemy go w pierwszym składzie, no i lecimy. Game 7, moi drodzy, już więcej meczów nie będzie, tak więc zobaczmy. Okej, okay, świetna druga kwarta, ale teraz w trzeciej nie możemy dopuścić. Świetna też trzecia kwarta. Dobra, mamy 13 punktów przewagi, moi drodzy. I dobra, chyba będzie. Chyba będzie 13 punktów przewagi, 15. Okej, okay, jest gitarka. Jest gitarka, 120-140. W sumie możemy, ale czy jest sens? Dobra, lecimy dalej już tą symulacją. Bronuś, okej, okay, MVP finał w konferencji, 33 minuty, 24,5 punktu, 10 asyst, 1 przechwyt, 2,5 straty, 52,5% z gry i 39 za 3. Po drugiej stronie Wiktor Wembanyama, właśnie z nim za chwilkę się zmierzymy. No i teraz pytanie, czy Bagayoka da sobie radę z Wiktorem, czy jednak nie, chyba jednak wpuścimy Adebayo, no bo jest jednak lepszym defensorem, ale zaraz to jeszcze potwierdzę. Bronuś 31-10. Bardzo ładny ten ostatni mecz, ale 6 fauli. VJ Miller 31 punktów. Bardzo ładnie. I Donovan Mitchell 25, ależ mieliśmy trzech bardzo skutecznych graczy w tym meczu. Cunningham 12, Bagayoka 10. 3 przechwyty, 3 bloki. Super. Dobra. Sochan 8, Carter Jr. 7, 7, Branham 6, Starks 6 i Adebayo 14 minut, 4 punkty, 6 zbiórek, 4 asysty. I plus 17. Dobra, teraz jeszcze zobaczmy, właśnie najpierw Bagayoka. Nie no, Bagayoka też ma kozak defense. Na łuku też naprawdę dobry. Jeszcze szybko zobaczmy, jak tam Adebayo wyglądał. Czyli okej, okay, no Adebayo jest troszeczkę lepszym defensorem. Ale Bagayoka jest lepszym rzucającym. Wow, nie no, Bagayoka jest ogólnie lepszy. Dobra, zostawiamy Bagayokę. Branham, lekka kontuzja. Dobra, chyba tak to sobie zostawimy. Myślę, że wygląda to dobrze.
Ok, zobaczmy skład cały Miami. Mikey Williams, Keyon Anthony, czyli 7-4 overalla mają na dwójce. Jimmy Butler, Paolo Banchero, Victor Wembanyama, Keldon Johnson, nasz były zawodnik Sixman. I ławkę też mamy lepszą. Kurde, no powinniśmy to wygrać. Powinniśmy wygrać mistrzostwo właśnie teraz. Lecimy z pierwszym meczem na parkiecie w Miami. Zobaczmy. Oj, oj, oj. Pierwsza kwarta przegraliśmy 10 punktami. W drugiej 3. W trzeciej 7. No to wpierdziel. 112-95. Dobra, zobaczmy, jak to wyglądało. I Wiktor, ok. 31 punktów, 12 zbiórek. 8 bloków. 4 bloki Banchero. 7 zbiórek ofensywnych Banchero, 4 Wembanyamy. 32 punkty na plusie Antony, 28 Wembanyama. A u nas Brony starał się. Okej, okay, dawał z siebie wszystko. Bagayoka 17 punktów. Ale jak plus minus? Minus 26. Najwyższy wynik w naszym zespole w tym meczu. Cunningham 12, VJ Miller. Branham 8, Adebayo 6, ale 3 przechwyty, 1 blok, Sochan słabo, Starks lipa, Donovan Mitchell w ogóle tragedia i Carter Jr. też. Dobra, jednak zmieniam decyzję. Wrzucamy Adebayo, który jest on fire. Mitchellowi więcej minut trzeba znaleźć. Znów Carter Jr. mniej. A co tu na dwójce się dzieje? Aha, bo Branham kontuzjowany i dlatego tak mało minut. Ale spoko, dodamy je Donovanowi. I Adebayo też by pasowało jeszcze minuty. No to Carter Jr. Dobra, 30. Okej, okay, niech tak będzie. No to zobaczmy. Mecz numer 2. Też w Miami. Kurde. Będzie ciężko z nimi wygrać, widzę. Ale, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, minuta 52 do końca. 5 punktów straty. Można to zrobić. Nie powiem, że nie. Ale trzeba zastopować Wiktora. Ej. Keldon. Wembanyama. Dobrze tam przykryty. Nie ma... O Jezus. Dobra. Daliśmy sobie tutaj wbić punkty po zbiórce ofensywnej. Bronuś. Kurde, siedzi. Siedzi, dobrze, okej, okay. 119-115. Gitara. Jeden punkt odrobiliśmy. Jimmy. I Sochan kontra Wiktor. Dobrze, pięknie Sochan. Tak jest, o to chodzi w defensywie. Cudowne zachowanie Sochanika. Ej, nie wyszła za bardzo ta zasłona. Okej, okay, ktoś ma mismatch. Chyba Bagayoka. Kurwa mać, no nie, no to proste podanie. Słałem do Bagayoki. Nie ma punktów, ale Wiktor zbiera. Fuck sake. No dobra, trójeczka. Okej, okay, tym razem nie. Siedzi. Pięknie, dobra, ale dwójka, a nie trójka, czyli co, no teraz defense trzeba postawić, nie faulujemy jeszcze, wtedy trójkę i wtedy faule. No, grają tutaj na czas, nic nie wyszło z tej zasłony, ale jest Wembanyama pod koszem, ależ to zrobił. Dobra, no to już raczej nie ma szans w drugim meczu. Dawaj tutaj Bagayoka. Nie ma, no co ty. Okej, okay, koniec meczu. Przegrywamy 117-123. A ja teraz pójdę i sobie jeszcze potrenuję te relisy, bo coś nie siada. Nie no kurde, no dobrze siada na tym treningu. Ale coś na meczach nie potrafimy zdobyć punktów. Banchero z Wembanyamą znów dominowali. Williams 22 punkty, 12 asyst. U nas Brony też się starał. VJ Miller, Cunningham, wszyscy dobrze lecieli. Bagayoka 13-10. A Adebayo
6-10 mimo 30 minut i minus 15. Dobra, wiecie co? Mimo wszystko, mimo tego, że Adebayo krył Wiktora, ten i tak zdobył prawie taką samą ilość punktów, jak krył go Bagayoka, tak więc wracamy jednak do Bagayoki w pierwszym. Ładnie, tak, Branham jeszcze kontuzjowany, Starks on fire i znów Mitchell z małą ilością minut. Dobra, i Bagayoka. No okej, musi mu wystarczyć. Dobra, mecz numer 3, tak więc teraz dwa następne spotkania będą u nas na parkiecie. No to co, no jeśli wygrywać, to teraz. Pierwsza kwarta remis. Druga, bardzo dobrze, 43-27, 16 punktów przewagi. No to będzie zwycięstwo. Tak jest. Świetnie, 135-112, mamy 2-1. Donovan Mitchell, 31 punktów, Brony 22-15, Sochan 22-11 ze zbiórkami, 2 bloki, Miller 18-11, Cunningham, Branham 10, Bagayoka 7, ok, 5 fauli, ale plus 22. Adebayo 6-9, Carter 6, Starks 2, a po drugiej Wembanyama mimo wszystko dalej świetnie się spisuje, ale Bankero w tym meczu dobrze przykryty przez Sochana. Dobra, mecz numer 4. Branham wyzdrowiał. Wszyscy on fire. I Branham może dostać troszkę więcej minut. Czyli co, Bagayoka aż tak mało? Nie, no nie, bez przesady. Okej, no zostawimy w sumie mu te 11, niech będzie. No i zobaczmy, teraz też bardzo ważny mecz. Jeśli tego nie wygramy, możliwe, że przegrywamy mistrzostwo NBA z Miami, ale uwaga. Dobrze to wygląda. 9 punktów przewagi, 10, 4 minuty do końca. 14, 16, dobra, chyba będzie. Minuta ponad do końca, 30 sekund, 6 punktów się zrobiło, ale okej, okay, znów 10. Dobra, 109, 99, mamy remis, 2 do 2, pięknie. I Cunningham, 22, Mitchell 18, 4, 4, 4, wow. 17, Miller, Adebayo 16, Bronuś 14, 12, 3 przechwyty, Bagayoka 10 w 18 minut. A czemu? Kurde, oby nie kontuzja. Carter Junior 5, Sochan, a gdzie jest? Aha, Adebayo 16. Branham 2, Starks 2, ok. No i wszedł Bailey. Mam Okelashvili, Johnson na chwilkę. Dobra, leci. Aha, jeszcze zobaczmy, czy tam nie było kontuzji. Jest kontuzja Bagayoki. God damn. Dobra, zobaczmy. A, już nie zagra. Kurde, już nie zagra w tym sezonie Bagayoka. A my tutaj nie mamy centra na zmianę. Więc Adebayo będzie musiał bardzo dużo grać. No czyli co? Cunningham mniej. Bronuś, VJ Miller, Sochan. Wszystkie minuty dla Adebayo. I na czwórce w sumie mamy za dużo. Aha, Carter Jr. Ale on też może zagrać na centrze, nie? On jest PFC dokładnie. Ale okej, jeszcze te minuty dla Adebayo. No i tak trzeba będzie teraz zagrać. Czy Adebayo wytrzyma? Wszystko teraz, znaczy bardzo dużo zależy od tego, jak spisze się nasz center. Ale właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj mieliśmy 10-osobową ławkę i Bailey. Aha, czyli Bailey na czwórce, 7-7 overalla. W sumie możemy mu dać szansę, myślę. Zobaczmy tam, jak się spisywał. Nie, dobra, nie. Gramy 9-osobową ławką mimo wszystko jednak. Adebayo, aha, znów te minuty. I Sochan jednak mniej. Miller 35, Carter Jr. 38 będzie miał. Dobra, okej. Okay. Tak to może wyglądać. No uwaga, 9-osobowa ławka bez Bagayoki na ławce rezerwowych. Aj, 9 punktów straty w pierwszej kwarcie. Dwa dodatkowe punkty. W kwarcie drugiej, 6 punktów w kwarcie trzeciej. Dobra, czyli teraz jest 18 punktów straty na 4 minuty. No tak w minutę średnio, no możemy odrobić ile? Z 6 punktów? No to jest to możliwe. Dobra, spróbuję tam wejść. I będę rzucał same trójki. No i to wszystko zależy, czy będzie się dało. Jeśli tak, no to wracam gdzieś na minutę do końca. No niestety, przegraliśmy to spotkanie. Uwaga, 125 do 109.
Mimo tego, że wygraliśmy czwartą kwartę, no to nie, poprzednie jednak zbyt słabe. Brony 30 punktów, jakieś tam trójki nim się dały, ale no nie wystarczyło. To 25 Mitchell, Adebayo 15, 8, Miller 12, 8, 9, bliski triple-double, Cunningham 12, Branham Carter Jr. 0 punktów, 0 na 4 z gry, Sochan 2, Starks 4, Branham 9. Dobra, wiecie na co ja mam ochotę? Na przejście na, nie wiem, 8-osobową ławkę? Bez Starksa. Teraz Bronuś, Donovan, VJ Miller, Sochan, Adebayo, Cunningham, Carter Jr., Branham. I tyle. Bez Bagayoki. Tak gramy. Dokładnie tak gramy, moi drodzy. Game numer 6 przed nami. Ale na naszym parkiecie, no wygrajmy to. Wygrajmy to, doprowadźmy do meczu numer 7. Kurde. Dobra, ja gram praktycznie całą czwartą kwartę. Chociaż dobra, puśćmy jeszcze grę, bo to dobrze wygląda na razie. Ale nie, okej. Okay. 7:39, wskakuje. Mamy teraz 13 punktów straty. No i cóż, módlmy się, żeby się udało. Dobra, moi drodzy, wracamy w tym momencie. 117-112, 5 punktów straty. Dalej, mimo wszystko. Siedzi. Jest. Dobra. Okej, okay, trójeczka donowana i mamy 2 punkty już tylko różnicy, ale to, co robi Wiktor w tym meczu, i trójki, i wsady, i spod kosza, i kurde, trójka, ale nie ma, dobrze, na szczęście. Nie trafiają zawodnicy z Miami. A teraz, uwaga, bardzo ważny possession dla nas. Świetna zasłona, Donovan do końca i są punkty, ok, elegancko. Mimo dobrego defensu są punkty. Donovan 24, Brogdon 14. Porównanie pozycji, no to mamy remis. Po 117 minuta 23 do końca meczu. Zagranie do Wiktora, ale na szczęście zatrzymaliśmy tę akcję. No to teraz Bronuś. Nie. Ok, jeszcze raz, spokojnie, spokojnie. Nam się w sumie nie spieszy. Dobra, lecę. Bronuś. O kurde, ale siedzi. Tak jest, dobrze. Elegancko Bronek. 34 punkty już. Ma na koncie. Mamy prowadzenie i minuta do końca meczu. Ojoj, oj, oj. Trójka, niecelnie. I nie ma zbiórki Wiktora. Dobrze, okej. Okay. Dajesz Bronek do końca. Ze wsadem. Nie ma wsadu, ale akcja 2 plus 1. Tak jest. 36 punktów Bronka. 51 sekund do końca i ma jeszcze takeover. Nasz zawodnik. Tak jest, dobra. Super. A ten takeover to łatwiejsze po prostu rzuty. Łatwiej będą nam się dały, co już było widać po shotmeterze przy tych rzutach osobistych. A ci rzucają teraz trójki niecelnie po raz kolejny. Czy będą już faulować? O, bardzo możliwe, że chcieli faulować. I Adebayo. Aj, nie zdążyłem mu podać. Dobra, no to jeszcze osobiste. Cyk. MVP. Dobra, chyba to mamy, bo mamy już ile? 7 punktów przewagi, 33 sekundy do końca, więc chyba się uda. Tutaj co, też do Wembaniamy, czy nie? Nie ma punktów, dobry defense, ale... A, było blisko ze zbiórką ofensywną. I co, nie faulują już, czyli godzą się z porażką. No to dawaj, Bronuś, jeszcze punkty, a czemu nie? 41 punktów Bronka. I dobra, okej, okay, wyrównujemy stan tego meczu, znaczy tych finałów. No i będzie mecz numer 7. Dobra, dawaj, Bronuś, jeszcze jakaś tutaj szalona trójka. Aj, nie ma. Ale i tak, bardzo udany występ, 126-117, wygrywamy mecz 6. No to dobra, przed nami na pewno ostatni mecz tego sezonu. Ale najpierw sobie sprawdźmy, jak wyglądał mecz numer 6. 41 punktów Bronka właśnie, 5 na 9 za 3 trochę tam posiadało. Michelem też 6 na 10 za 3, 24 punkty w sumie.
Cunningham 14, Sochan 11, 10, Branham 11, Miller 10, 7, 6, Adebayo 8, 7, 3, 4 przechwyty i 7 punktów Cartera Juniora. Gramy takim samym składem w meczu numer 7, ale niestety na parkiecie w Miami, ale za to pierwsza kwarta cudowna, 10 punktów przewagi. W drugiej straciliśmy 3, w trzeciej straciliśmy już całą naszą przewagę i prowadzi Miami. O kurde. Okej, okay, dobra. Czwarta kwarta. No kurde, uwaga, remis. Prowadzenie mamy, 3-punktowe, remis. O, 7 punktów, 10, 12 punktów przewagi. 3 minuty do końca, zobaczmy. Minuta, dobra. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Wskakujemy do gry. Wpuszczamy Watanabe. I to nawet zrobię w tym momencie. Gdzie jest Watanabe? Cyk. Czyli na trójkę go możemy rzucić za Cunninghama, który jest osłabiony. Sochan w sumie też sobie może zejść. A niech wejdzie Mamukelashvili, myślę. Albo nie, Bailey. Dawaj, Bailey. I co, Bronuś też jest osłabiony. No to JJ Starksa zapraszamy. I jeszcze może jakaś zmiana. Stanley Johnson. O, on może być centrem. Dawaj. Za Cartera Juniora. Cyk, Johnson. Który jest wyższy, 2 m8, 1,98 m ma Johnson tylko. To wyższy już jest Watanabe, no co ty gadasz. Dobra, Watanabe na czwórkę, Johnson na trójce, Miller i Starks. Okej, okay, niech tak wygląda nasz skład na koniec tego meczu. Aha, bo jeszcze musimy doprowadzić do tej zmiany. Cyk, jeszcze bronkiem, szybka trójeczka. No dobra, no to teraz ja myślę, że nawet sfauluję. Cyk, szybki faul, tak więc będą zmiany. Nie są w bonusie, tak więc nie ryzykowaliśmy niczym. No i dobra, zaraz, za chwilkę będziemy się cieszyć z pierwszego mistrzostwa w naszej karierze. Kurde, długo to trwało, nie? Zdecydowanie za długo, chociaż powiem wam szczerze, że miałem obawy też i przed tym sezonem. Też i przed tymi finałami i w trakcie ich też. Ale dobra, udało się. Poprzedni mecz bardzo dobry. No i tutaj... Nie musieliśmy interweniować. Poradzili sobie nasi bardzo dobrze. Okej, no to co? Jakaś akcja tutaj pod Watanabe, myślę. Co my tutaj możemy zagrać? I? Co? Aj, nie ma punktów, ale jest jeszcze zbiórka. Dobra. Okej, Starks. Poczekaj, nie. Dawaj do Starksa. Starks, kurde, 6 sekund mi tylko zostało. Dobra, dawaj, rzucamy Starksem, ale nie ma punktów. Nie ma też zbiórki. 4 sekundy do końca. No to okej, koniec meczu. I zobaczmy, jak się cieszą nasi. Uwaga! Mamy to! Mamy to, moi drodzy. Tak jest. No, kibicy się nie cieszą, bo jesteśmy na parkiecie w Miami. Ale San Antonio Spurs, mistrzowie NBA, który to jest sezon 2026-2027. Kurde, mam nadzieję, że copyright i strajka nie dostanę przez tą muzę. Donovan się cieszy, Sochan się cieszy. Cała nasza ławka wyskoczyła z okrzykiem radości, bo w końcu, po tylu latach, zobaczcie na te twarze cieszące się. Widać, że bardzo ciężkie kamienie spadły z ramion naszych zawodników i z serca. A szkoda, że jeszcze nie powiedział, jaka to drużyna, nie? Myślę, że mogli to zrobić, bo to chyba nie wymagało dużej ilości czasu, po prostu 30-krotnie. Bronuś. Tak jest, jak najbardziej. Brony James, MVP finałów NBA. No i myślę, że to jest jasne. Przyszła mega gwiazda NBA, chociaż już obecna mega gwiazda NBA. Dobra. Mamy to.
Mamy mistrzostwo elegancko, chociaż też dosyć długo nam to zajęło, bo cały odcinek, a byliśmy w połowie finałów konferencji. Bronuś po 7 spotkaniach w finałach, 36 minut, 26,5 punktu, 10 asyst, jedna przechwyta, jeden blok, 1,7 straty, 51,5% z gry i 44 za 3. Bardzo, bardzo udane finały i udany sezon naszego rozgrywającego. No Wembanyama był bliski, ale czy już on ma jakieś mistrzostwo? Poczekajcie, tutaj można to sprawdzić. Gdzie to było? Kurde, gdzie to było? Tutaj. Nie, MVP, All-Star, First Team All-NBA, Defensive Player of the Year. Nie, nie, jeszcze nie ma mistrzostwa, Victor. Jednokrotny MVP jak na razie, a tutaj no jest NBA Champion, VJ Miller. Okej, okay. Czyli VJ Miller właśnie brony, Bronuś 27-14, 20 Cunningham, Mitchell, Sochan 11-10, Adebayo, 10 Carter Jr., Branham i właśnie ci zawodnicy sobie weszli na końcówkę. I teraz tak, czy ja pokazywałem statystyki sezonu? Nie pamiętam, tak więc przejedziemy sobie szybciutko teraz przez nie. Czyli jeśli chodzi o punkty i tutaj w sezonie, 21,5 punktu Bronego, 10,5 asysty. Mitchell 17,3, 17,2 Miller, Cunningham 17, 11 niecałe Sochan. Zobaczmy sobie też, jak to wyglądało w poprzednich sezonach, czy jest upgrade, nie? Zobaczmy, ok, Bronuś bardzo ładnie się tutaj nam szkoli. Dobra, czyli Bronek, aha, bo to jest porównanie z playoffami, no to tak, Bronuś najlepszy sezon rozegrał w swojej karierze, Donovan Mitchell, no w sumie mało, 17 punktów, ostatnio tutaj było dosyć wysoko, 28, 27, 22, no ale u nas, tak, no wiadomo o co chodzi, tak więc i tak jesteśmy zadowoleni. VJ Miller, cudownie, tak więc nie wiem właśnie, nie wiem co teraz zrobimy, bardzo możliwe, że Mitchell i Adebayo odejdą. Mitchell już 30 lat, Adebayo 29, no ale w przyszłym roku już 30. Tak więc zobaczymy. Ok, VJ Miller, to jest jego drugi sezon, no i bardzo widoczny upgrade. Aha, bo pamiętamy, zostaliśmy oszukani na nagrodę Most Improved Player. Cunningham, ok, jest lepszy sezon niż ten jego pierwszy, chociaż minimalnie niektóre statystyki są gorsze, ale skuteczność dużo większa. No i miejmy nadzieję i myślę, że i tak rozwinie się nam pięknie Nasir. Sochan, no oczekujemy właśnie tego mega rozwoju Sochana, który na pewno przyjdzie. Już się nie mogę doczekać player progression. Adebayo, no słabo. Słabo to jest jeden ze słabszych sezonów Adebayo w jego karierze. Bagayoka w swoim drugim sezonie troszeczkę mniej punktów. W playoffach też mniej zbiórek. Asysty w sumie spoko. Przechwyty ok, bloki ok. I skuteczność mogła być lepsza. Branham, no to już Ławkowicz, ale zostanie z nami raczej na pewno. Carter Jr., właśnie nie wiem, też tak jakby troszkę osłabiony, nie? Możliwe, że Wendell da nam jakieś ciekawe wymiany. JJ Starks raczej zostaje z nami. Dobry Ławkowicz, zadaniowiec. Bailey tak samo, myślę, zobaczymy jeszcze jak się rozwinie. Reszta w sumie już nieważne. No dobrze, czyli kończymy ten sezon z mistrzostwem NBA. W następnym odcinku rozpoczniemy sobie już off-season. No i co? No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jeszcze zobaczmy, kto tutaj jest ciekawy w drafcie, czyli ten Dybansa. AJ Dybansa, który jest Hall of Famerem. Jamal McKnight Jr., Oscar Robertson, Hall of Famer. Elijah Arenas, to jest nowy James Harden. Caleb Holt, też nowy Hall of Famer, Tyron Stokes, nowy Kevin Garnett, James Turner Jr., tu już słabszy Jackson Davis, ok. Czyli dobra, mamy czterech potencjalnych Hall of Famerów. No to co? Może tutaj się byśmy zgłosili pod Jamala McKnighta Jr.? Byłby to rozgrywający, ale na tej pozycji, kurde, nie za bardzo byśmy potrzebowali. Bardziej byśmy potrzebowali co? Na pozycji numer 2 na przykład, Al-Jamala można by przerobić, 1,91 m. No dobra, nie zastanawiam się nad tym teraz. Chciałem Wam tylko pokazać, kto tutaj jest. No i dobra, to będzie koniec tego odcinka, tak więc wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia, trzymajcie się. Siemano.